co to jest centaur? Centaur? Tak jest. Dinozaur jakiś? A jaki? Może jakaś jednostka miary? Centaur? To... Nie, no bardziej dinozaur. Bardziej dinozaur. Jaki to był dinozaur? Duży, mały, mięsożerny? Nie, mi się wydaje, że to jakiś duży chyba. Jakiś duży, tak? Tak jak diplodok, coś takiego? Może troszkę. Cześć, z tej strony Adam Żywicki i zapraszam na odcinek Lektury. A ponieważ matura już niedługo, to zapraszam do naszej aplikacji quizowej QuizHouse do quizów z języka polskiego. A teraz zaczynamy odcinek! Z ilu powieści składa się trylogia Sienkiewicza? Z trzech. Bardzo dobrze, poproszę tytuły. O kurde, Ogniem i Mieczem, Potop i... Chronologicznie idziesz, super. I trzecie, Pan Włodyjowski. Tak jest. Chyba z dwóch. A powiedz mi... Nie, Sienkiewicz nie ma trylogii. A z ilu części składa się trylogia Gwiezdnych Wojen, ta oryginalna? Ośmiu. Ośmiu? Trzynastu. Serio? Nie, no, nie wiem. A z ilu części składa się trylogia oryginalna Gwiezdnych Wojen? Sześciu. A z ilu części składa się trylogia Władcy Pierścieni Tolkiena? Dwóch. Do siebie. Miałam to ostatnio. O, fajnie. Dwunastu? Wiesz, ilu? No tak mi się kojarzy. Tu. Z Sienkiewicza. Mi się wydaje, że dziewięć. Sienkiewicza, no nie wiem, z dziesięciu tak strzelam. Mniej. Z pięciu. Ty ciu mniej? Cztery. Siedem. Siedem. Ty stawiasz? Więcej czy mniej? Mniej. Cztery. Dziady, Pan Tadeusz, tak? To jest to? Nie? Nie, to chyba trylogia Mickiewicza. Okej. Okay. Pierwsze trzy litery to Pan, P-A-N. A, Pan. A, Pan Tadeusz. Pan Tadeusz? Kim dla Taco Hemingwaya był Ernest Hemingway? Prawdopodobnie inspiracją do nazwy. Tak jest, i tylko tyle. Tatą. Atom? Tatom. To jest podchwytliwe pytanie. Ponieważ? Na pewno. No bo, nie wiem, bratem. Słuchasz Taco? No. Znasz Taco? Tak. To kim był dla niego Ernest Hemingway? Ojcem? Wujkiem. Bratem. Dlaczego Rudy i Alek nie podrywali Zośki? Bo Zośka był ich kumplem. Tak, to była jego ksywka. Tak, Zośka był ich kumplem. A to nie była ich siostra? Bo to było rodzeństwo. A nie podrywali przypadkiem? Któryś z nich może... Nie podrywali. Nie podrywali? To nie była ich siostra? Mm-mm. Bo to była dziewczyna nie Aleka, tylko Rudy Alek i tam był jeszcze bytnie, jak miał. No ten trzeci z Kamieni na Szaniec. A dlaczego Rudy i Alek nie podrywali Zośki? Bo Zośka był dziewczyną? To nie, dlatego? Nie. Bo to byli bracia jej chyba. To była ta sama postać? To była ta sama... Nie. Kurczę. Kim był ksiądz robak dla Pana Tadeusza? Ojcem? Tak. Mam pytanie, ty wiesz czy strzelasz? Bo jesteś zawsze zaskoczony, jak ci potwierdzam prawidłową odpowiedź. Trochę strzelam. Trochę strzelasz. No to ja ci powiem, jeźdź na wojnę, bo trafiasz. Akurat służę w armii. To był brat jego. Nie brat? Nie, nie brat? Ale rodzina. Wujek. No to ta sama osoba, no. Nie? Nie. To nie był brat kogoś z jego bliskiej rodziny? Nie, nie. Mhm. Ta sama postać. To nie wiem, to był brat? Kuzyn? Takim jakby kolegą? A dobrym kolegą, czy tak po prostu widywali się? Nie, no takim dobrym. Dobrym kolegą. Co robili razem? Pan Tadeusz pisał o nim książkę. To była ta sama osoba? No, to były te same osoby. Nie? Ogólnie kojarzę tą postać i że to były dwie te same tak, osoby. Tak, tak. Ale jak... To znaczy był przybierańcem, no, Halloween. Chyba ale on był wujem chyba Pana Tadeusza? Ale jak udawał, że tak, o, jak Clark Kent założył okulary? Tak, tak, mniej więcej coś takiego, nie? Przebierał się, raz był księdzem, raz był superbohaterem. To była ta sama postać. To nie była ta sama osoba? Nie, to była ta sama. No była ta sama osoba. Nie. To jest jedna i ta sama osoba, tak? Ksiądz Robak, który jest też Jackiem Sopicą, tak. I Pan Tadeusz. Jaka jest relacja między nimi? Dwóch typów. No to jakiś romans? To tak? Były dziwne czasy. To były dziwne czasy. To była ta sama osoba. To kto jest ojcem, kto jest synem? Chryste, Jacek Sopica jest synem ojca Robaka. Wow, nie. 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 Co zrobił król Edyp, czego ty nie chciałbyś zrobić? No po pierwsze zabił ojca, po drugie przespał się ze swoją mamą, ale on tego nie wiedział, więc można mu wybaczyć. Nieświadomy tego, że to jego mama. Jakbyś nie wiedział, że twoja mama jest twoją mamą, też byś się z nią przespał pewnie.
Poprosimy o komentarz? Nie. Dziękuję za komentarz, przejdźmy dalej. On nie poślubił siostry? To nie on. To nie wiem. Ale coś podobnego. Kuzynki? Co on tam dokładnie zrobił? Co złego swojej córce zrobił? Komuś innemu, ale komuś bliskiemu. Na pewno nie swojej żonie. Żony traktował picobello, tak? No nie no, swojej żonie chyba. Nie chciałabym być takim mężem. A czy on nie popełnił samobójstwa w ogóle? Co zrobił król Edyp, czego ty byś pewnie nie chciał zrobić? No, 12 praw, tak? Coś, jakąś plagę ściągnął na coś, tylko z tym mi się kojarzy. Zabił swojego syna? Nie, córkę. Żonę. Chyba. No nie, zabił. Trafiłeś wszystkich z rodziny poza osobą, którą faktycznie zabił? Siebie nie. W jakiej lekturze padły słowa Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie? Panu Tadeuszu. Tak. Czy znasz dalszą część? Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. I kropka. Dobra, tak. Mamy to, super. Tyle wystarczy. Oda do... Oda? Nie, nie było Oda. Też nie w Dziada? Nie? Gimnazjum to było. Wiąże z Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, ten tylko cię traci, kto się dowie, coś takiego było. No, jakoś tak. Ciekawa interpretacja, ciekawa. Litwo, ojczyzno moja, ty? Jesteś? Dla mnie może? Ileś cię można cenić? Dalej nie pamiętam. Ten? Ten ciebie nie zaspokuje, nie zazna. Coś z kochaniem jeszcze było po środku. Coś tam kocha ten, co coś tam stracił, coś takiego. Litwo, ojczyzno moja. I mów dalej. O, to nie, ja też tak dalej, nie. Ty jesteś jak zdrowie? Ile cię trzeba prosić, czy nie? Kim jest podmiot liryczny? Jest to osoba wypowiadająca się w wierszu, tak? W utworze lirycznym. Tak, jest. Jakby główna postać, o której była książka, tak? Nie do końca. To jest główna postać w każdej pisanym dziele? No, osoba, która jest brana pod uwagę w zdaniu. Bo gdzie to gdzie występuje podmiot liryczny? O. W zdaniu pytającym? Podmiot liryczny to jest jakby postać w wierszu. Podmiotem lirycznym jest autor, tak? To czy jakiś... Nie. Niekoniecznie. Jak się nazywa tytułowa bohaterka Balladyny Słowackiego? Balladyna? Proste. Nic mi nie przychodzi do głowy. Najbardziej ta Urszulka, ale Urszulka to jest od Kochanowskiego. Duba Halina? Balladyna. Podstolina? Podstolina? Podstolina. Podstolina? Nie. Czy to nie jest to? Nie. Co to jest centaur? Centaur, no to jest mitologiczny stwór z mitologii greckiej. Aha, jak on wyglądał? No ma cztery nogi, jak koń i ma tułów człowieka i głowę i ręce. Tak jest, bardzo dobrze. To był byk z rogami zamknięty w labiryncie. Centaur? Tak jest. Dinozaur jakiś? A może jakaś jednostka miary? Centaur? To... Nie, no bardziej dinozaur. Bardziej dinozaur. Jaki to był dinozaur? Duży, mały, mięsożerny? Nie, mi się wydaje, że to jakiś duży chyba. Jakiś duży, tak? Tak jak diplodok, coś takiego? Może, troszkę. Starożytny koń albo... Tak, koń. Czym się charakteryzuje taki starożytny koń? Coś z tarczą mi się kojarzy, jakieś... Powiem ci, że konia trzymającego tarczę nie widziałem. Strażnik labiryntu? To jest jednostka... Nie, czy to nie jest ten dinozaur? Czy on nie miał głowy byka przypadkiem? To minotaur? No górę ma od człowieka, a dół... Nie wiem. Nie wiem, jak to nazwać. Jakiś kozioł? Dinozaur. Duży, mały, mięsożerny, roślinożerny. Jak wyglądał? Co masz w swojej głowie? Jaki obraz? Roślinożerny. Roślinożerny. Duży, mały? Średni. To nie był ptak? Nie. Był człowiek, był ptak? Nie, to nie było nic z człowiekiem. Mi się kojarzy to z dinozaurem. Jednookie chyba, z rogami takie... O jakim wydarzeniu opowiada Potop? O najeździe Szwedów na Polskę. Tak jest, bardzo dobrze. W XVII wieku? Tak jest, tak. To było nie o powstaniu? Pewnie też o jakiejś powodzi. Nie wiem, ludzki, ludzi i potop. Tak, to jacy ludzie się zjawili w Polsce, tak nagle? Krzyżacy... To było trochę już później, dużo później. Niemcy, Rosjanie. No tak jak tytuł mówi, chyba. Potop czego? Szwedzki. Szwedzki, tak jest, potop szwedzki. I o co chodziło w potopie szwedzkim? Potopiło Szwecję. I czemu potop szwedzki? No we Szwecji? Polska była jedną ze stron. No, kto mógł być drugą stroną?
w ZSRE. A kim była Orszolka Kochanowska? To była córka Jana Kochanowskiego, która zmarła w młodym wieku i do niej są adresowane treny. Tak jest. Była ona ukochaną córką Jana Kochanowskiego, o której pisał swoje fraszki. Czym zajmowała się lichwiarka? Lichwiarka to jest osoba, która pożycza pieniądze na jakiś czas i potem trzeba oddać z większym procentem. Tak jest i czemu pytam o to w tym odcinku? Bo to jest, pytania są z polskiego i to jest zbrodnia i kara. Pięknie. Z winem mi się to kojarzy. I co robiła z tym winem? Pędziła bimber. Że ona handlowała jakimiś rzeczami, nie wiem, jakimiś skradzionymi albo coś takiego. A to nie była osoba, która tworzyła instrument? Lichwiarka? Taki rzemieślnik, tak? Mm-hmm. No nie, nie. Albo osoba, która pisała, nie wiem, melodię do instrumentu? Ona z nieruchomościami coś tam? Nie, nie. Agent nieruchomości w nie, nie, bo... dawnej Rosji? Mi się kojarzy z pieniędzmi, albo mi się kojarzy z muzyką, ale chyba z muzyką, czy nie? Od liry, tak? Tak, po prostu. Tak mi się wydaje. Rolowała ludzi na pieniądze? A w jaki sposób? W jaki sposób? Nie oddawała im? I dlaczego mówimy o lichwiarce właśnie w tym odcinku? Nie wiem, jeszcze. A o czym to jest odcinek? O pieniądzach? Czy nie, nie, o pieniądzach? Gadaliśmy nie. O Antygonie, a, Atenie, o Centaurze, o no, historii. Powodzenia na motorze, a ja was zapraszam do Quiz House'u. Grajcie, ćwiczcie, bawcie się. Link w opisie, a my się widzimy co wtorek o 16:00.